Będziesz tak dobry i podasz mi pasztet? Ponoć król radowy. Nie. Partiatik! Live. Dobra. Tak? Nie wiem, Kitsuna. Może jakiś widz liczy. Mogę cię o coś spytać? Oczywiście. Widzę tu wiele drogich i wyszukanych potraw. Nie czujesz się dziwnie, wiedząc, że w niektórych dzielnicach wyzimy panuje głód? Gdybym chciał pomóc wszystkim nieudacznikom z tego miasta, zbankrutowałbym w jeden dzień. Mógłbyś pomóc choć niektórym. Wiesz, Geralt, lubię o sobie myśleć jako o człowieku konkretnym. Jeśli pomagam biedakom, to wszystkim, bez wyjątku. Mam już dokumenty. Świetnie, przekażę je naszym szyfrantom. Przyjdź jutro, uzgodnimy dalszy plan akcji. Czaj, serio jutro? Czy wyjdę z budynku i już? Tak właśnie zrobię. Tak, basal, no i git. Czasami wolałbym być chłopem. Wszystko zgodnie z planem. Tak? Wiadomo już coś o tych dokumentach? Tak, udało nam się ustalić, gdzie w wyzimie handlowej mieści się ostatnia baza Salamandry. Świetnie. Wyruszam natychmiast. To nie takie proste. Baza znajduje się poza strefą nadzoru. Nie wolno tam się zapuszczać. No tak, stan wyjątkowy. Mamy jakiś plan? Jeden z oficerów wojskowych jest naszą wtyczką. Pełni służbę na ulicach Wyzimy. Skontaktuję się z nim. Jak go rozpoznać? Nie rozpoznasz go, ale zareaguje na hasło. Powiesz, Lili nie ogarnął jeszcze płomień. Nie powinno być problemów. Denerwują mnie trochę te szpiegowskie błazenady. Odpowie, trzy lilie tworzą jedność. Dużo wie o sprawie. Pokażę ci, gdzie znajduje się ich kryjówka. No dobra. Bywa. Teraz trzeba zapieprzać i gadać z ludźmi na ulicy. Królewna wyrosła na piękną kobietę? Hasło pamiętasz? XPP? H66? Lepa i H66, coś takiego? Idziemy do gwardzistów. Oficer, ale on zielony to chyba nie, znaczy niebieski to nie, nie? Tak? Lili nie ogarnął jeszcze płomień. Co? Masz na myśli kwiaty? Tak, to znaczy... O czym ty bajdurzysz, odmieńcze? Zawracaj głowę komuś innemu. Ja pierdolę. W tym bordelu brakowało jeszcze... Nie lubię chodzić do dzielnicy klasztoru. Wciąż... Tak? Lili nie ogarnął jeszcze płomień. Co? Kim jesteś? To jakieś hasło? Ty mi powiedz. Chwileczkę. Czy ty mnie sprawdzasz? Chłopcy, ja mamy tu chyba pierdziele. Nie, to pomyłka. Wytłumacz się, Migę. Umówiłem się tutaj ze znajomym. Miałem mu coś przekazać. Powinienem cię wsadzić do lochu, Wiedźminie. Twoje szczęście, że mam za godzinę otrzymać order z rąk królewny Addy. Order? Addy hojnie nagradza tych, którzy walczą z elfimi terrorystami. Nie macie większych problemów w mieście? Plaga, potwory. Czy ja wyglądam na frajera? Za terrorystów płacą dwa razy tyle, co za kikimorę. Na pewno łatwiej. Czyli Wiedźmin to frajer. Wystarczy udowodnić współudział nieludziom z Wyzimy. Tyle, że niewielu ich zostało.
Jak? Dobrze było. Co ten Geralt pieprzy się źle? Słyszałem o tobie. Jesteś znajomym tej pięknej czarodziejki. No i co? Tak? Lili nie ogarnął jeszcze płomień. Że co, proszę? To ja już sobie pójdę. Trzy lilie tworzą jedność. Spokojnie. O kurde! Mogłeś wymyślić mniej problematyczne hasło. Trochę to trwało, zanim mnie znalazłeś, co? Nieważne. Oto plan. Punktualnie o północy w kanałach pojawi się mój oddział. Nie pójdziecie ze mną? Nie, osłaniamy tyły. Będziemy tam na ciebie czekać, ale nie dłużej niż 2 godziny. Do zobaczenia na miejscu. Północy? Żołnierze! Baczność! Za mną! Naprzód, marsz! Dobra. W takim razie do karczmy i spać. Nie, czekaj, do Tri jest bliżej. Chyba, że jej w domu nie będzie. Jacy żołnierze? Wymyślił sobie ich, ale... On jest oficerem, to ma prawo. Nie jesteś aby... Gdzie ten oddział? Chciało ich, no. Skaże mi pat. Widać mas. Obraz. Było. Cieszę się, że Północ. Karta z Alwinem. Co ty piszesz? Dobra, wyruszamy, widzowie. Powaga teraz. Powaga. Salamandra. Salamandra. Wszystkich nie bije. A nie ten miecz ja mam. Tu się odbije, co? Idzie się. Dobra. Gdzie to było, te kanały? Dyszka piechotą nie chodzi, zapamiętaj to. Czekajcie, ile już... O kurde, godzinę już czekają, szybko, bo nie zdążymy. Są. Kikimora, jesteś wreszcie. Co ty chłopaki, piszesz? Drabina. Wszystko w porządku?
Cały czas spodziewamy się ataku salamandry. Wiedzą o nas? Nie, ale są nadzwyczaj ostrożni. Tak, zdaje się, że mają ważnego gościa. O! Filmik! Powaga! Oglądamy. No robię tak ciągle Kitsuna, ale to jest... Wiesz... Teraz nie wziąłem. Mogłem wziąć, ale luj. Zara. Jaskółeczka. I... 10%, 14 minut. Pieprzymy jeszcze. 1-10%. Napiłbym się. Tu się napij. Idziemy. Ty, z drugiej strony jesteśmy. Ej, iść czy wpieprzyć się do kuźni? Aha, do kuźni nie mogę. Sadgę. O! Jeszcze chwileczkę. Szybciej, nie mam całego dnia. Uwaga, rozpoczynam! Akhaila Ambrakur! Mamy wizję? Rozmazana. Nie wiem, czy połączymy się dzisiaj z Redańczykami. Spokojnie, kryształ zaraz się rozgrzeje. Spróbuję wzmocnić korelację magiczną. Chyba się udało. Mamy wizję. Witam ozięble, panowie. Witaj, panie. Dajmy spokój formalnościom. O co wam chodzi? Nasze bazy militarne wokół Wyzimy zostały rozbite. Sądzimy, że brał w tym udział wywiad nilfgaardzki. Czyli mówiąc krótko, siedzicie po uszy w gównie. A co mnie do tego? Panie, zwracamy się z prośbą o pomoc finansową. Niby dlaczego miałbym wam pomagać? Działamy na zlecenie osób, z którymi wiele cię łączy. Macie mnie za głupca? Ależ panie... Te wasze eksperymenty, handel fistechem, morderstwa... Nie pomogę wam. Ciszej! Chyba coś słyszałem w korytarzu. Deadpool. Ej, my przelewelowani chyba. Klucz do bazy salamandry. Radowic srogi. O kurde ty. Mogę z nim gadać? Brawo. Podziwugodna jatka. Już myślałem, że ci idioci zanudzą mnie na śmierć swoimi błaganiami, a tu proszę, jednak dostarczyli mi rozrywki. Kim jesteś? Radowid. Nie lubię, jak mi się przerywa. Słuchaj, Radowidzie, nie interesuje mnie, co lubisz. Lepiej powiedz, co się łączy z salamandrą, bo prędzej czy później możemy się spotkać twarzą w twarz. Dawno już nikt tak do mnie nie mówił. Podobasz mi się. Idziesz prosto do celu. Odpowiem, ale nie ze strachu. Z salamandrą nie łączy mnie nic, zupełnie nic. Kiedyś myślałem, że mogą się przydać jako narzędzie, ale zmieniłem zdanie. Narzędzie? Polityczna dźwignia nacisku, Wiedźminie. Możesz jaśniej? Mogę, ale nie chcę. Dość rzec, że działania salamandry nie są mi obecnie na rękę. Co czyni z nas sojusznikiem?
Powodzenia, Wiedźminie. A przy okazji pozdrów ode mnie Addę. Poczekam na rozwój wypadków. Kamień możemy zabrać? O! Czekaj, my się jeszcze wpieprzamy do piwnicy. O, siema panowie, ukrywaliście się, chcieliście uciec przed Wiedźminem. Nie ma bata. Chodźcie, zluruję was. Chodź tu. Ty tu, dobrze. Ten żyje? Zamknij ryj. Dobra. Głowę mu chyba obciąłem, bo nie mogę kliknąć, to trzeba na głowie. O nie, Rubin znowu. Już jesteś trupem. Co oni tu respa mają? Ty chyba tego. Spawnera tu mają. Rubin no. Niestety znowu Rubin. Serio, skąd on się tu wziął? Parma expa, no. Na tym się da kliknąć, ale niestety... Nic nie ma, więc idziemy. No dobra, idziemy stąd. Oho, filmik. Co to w dupę jest? Ty! Wilkołak jest! Zabijamy! Widzi nas. Geralt, goń go! Urwi mu chociaż kłaki, będzie na pota. Oj, loj. Co tu się odpieprza, ty? Co tu się dzieje? I co teraz? Ole, skoczę po budynkach. Pory paniec. Ty, znokautował nas. I uciekł. Ty. Jaka kadscenka, co tu się dzieje? No nie przeskakuj, bo nie przeszukałem. A nie, przecież nikogo tu nie zabiłem.
utyty ten wilk, no. Dużo ja. King Kong. No i co? Gada. Geralt. Znasz mnie, wilkołaku? Nie rozumiesz. To ja. To ja, Wiedźminie. Kapitan. Vincent. To by wyjaśniało zarówno twoją skuteczność, jak i fakt, że znikasz na całe noce. Osłaniałem twoje tyły. Te niedorajdy, z którymi przyszedłeś, nie wyszły nawet z kanału. Powinienem ci podziękować? Możesz w ramach podzięki opowiedzieć, co zastałeś w środku. Nic ci nie powiem, potworze. Ty, to ja teraz decyduję, czy go zabić? Ty, szczerze. Muszę go zabić. Widzowie. Bo ja z niego mogę zrobić potion. Z niego mogę zrobić potkę. A to jest ważne. Ja chcę tą potę. Rozumiesz mnie? Jak RB miecyk? No nie mam miecyka, jest potka. Nie, człowiek równa się do piachu, no ta? No tak. Dobra, na razie to powiem, zobaczymy. Co się dalej wydarzy. Z salamandrami rozmawiał przez teleprojekcję Radowid. Radowid? Ten młokos, król Radanii? Nie sądziłem, że mają aż takie plecy. Nie mają. Odmówił im jakiegokolwiek wsparcia. Ale mają wspólnych znajomych. Ja zabijamy. Coś jeszcze? Nic specjalnego. Ej, Wiedźminie. Jesteśmy po tej samej stronie. Teraz pytania. Dlaczego miałbym cię oszczędzić albo wyleczyć? No na razie miałem questa na wyleczenie. Ale Madonga? To jest ogon. To jest ogon. Co ty piszesz? Może chciałbyś, żebym spróbował cię wyleczyć? Nie chciałbym. Zaskoczony? W tej formie jestem w stanie ścigać przestępców o wiele skuteczniej. Co więcej, bandyci w mieście boją się strasznego potwora, który broni biednych i pokrzywdzonych. Znaczy mnie. Dlaczego miałbym cię oszczędzić? Czemu nie? Zabijasz ludzi. A powiedz, ilu ty zabiłeś rzeźników z Blaviken? Ja może wyglądam jak potwór, ale nim nie jestem. Co ty pieprzysz? W przeciwieństwie do ciebie. Nie, zdenerwował mnie, zabijam go. Zdenerwował mnie teraz. No nie dwójka, jaka dwójka? No nie biorę dwójki, nie oszczędzamy go. Obraził wszystkich Wiedźminów. Tak, masz rację, Kitsune, masz rację. On nie ma racji. Zabijamy go. Znaczy nie wiem, czy to będzie walka, czy nie, no. To nie jest piesek. Zabijesz go, przestępczość wzrośnie? Nie ma to dla mnie znaczenia, ja zabijam potwory. Znaczy jak chcę, no czasem nie zabijam. Nie zabiłem.
Bo kartę mi dały potwory, no rozumiesz. Nie zabijesz go? Nie zabijasz go, tylko wyzwalasz od bycia furasem. Widzowie, waleczka z bossem. No gula nie zabiłem, nie. No jaka dwójka. Co, jak on daje kartę? No nie daje, bo Wiedźmin nie jest tym. Jak to powiedzieć bez tego, bez urażenia nikogo? To nie jest mój kolega. Herbeno. Jaka ankieta? To nie jest pytanie o to, czy pijesz słomki papierowe, czy te drugie. Ty, szczerze, zapieprzyły go. Ja, nie zależy mi na nim, a bardziej zależy mi na podce. Rozumiesz? Bardziej zależy na podce. Podka Sigma. Ale ja mam w dupie prostytutkę przecież. Pomagałem już jej wcześniej. On ma... Nie interesuje mnie nic, tylko jak to. O! I to mi się podoba! No, teraz już nie mogę odmówić. Ale nie, tak poza tym. Ja go nie zabijam dlatego, że wysłałeś do Nate'a. Ja od początku chciałem go zabić. Jeszcze jakby to był ktoś ważniejszy, ale ten śmiecia to pieprzyć, szczerze. To nie jest prawilniak. To jest prawilniak dla ciebie, dla mnie nie. Dla mnie to jest ikt. Jak go zabijesz, to potwierdzisz jego słowa, że jesteś potworem? No tak, ale potwór, nie potwór. Ważne, że ma tego. No nic, widzowie. Czas go zabić. Czas zabić tą szmatę. Jak to jest, że elfy, które zabijają niewinnych, są git? No nie, chciałem je zabić na cmentarzu, ale no nie miałem okazji. No nic, widzowie. Dosyć tych bredni. Broń się. Poważny wybór męski. Jak chcesz. Że on mnie zaraz zabije. Teraz pytanie. Czy wystarczy jeden potek, żeby go zabić? Ja nie mam żadnych. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. O, dziękuję bardzo za kolejnego donata. Zgadzam się z tobą. Tytus dał na Golibordę 20 złotych. Bun. Zobaczmy chociaż, czy będzie wyzwaniem. Ale możemy obejrzeć, jeżeli jest na YouTube jakiś wątek z nim dalej. Drugą stronę, ale to później. Ale on jest strasznie papierowy. Dziękuję bardzo. Ty! Czekaj. Gula nie zabił, co obcy. Wampira nie zabił, bo mu cipka oczy dlaczego? Przysłoniła. Jak to elfa dlaczego? Nie zabił, bo litościwy się nagle zrobił, ale ziomka to sprzeda i zabije brawo, straciłem szacunek. Dziękuję bardzo. Tak nie zachował. Przykro mi, ale twoim przeznaczeniem jest śmierć. Tu i teraz. Niestety. Ale muszę go zabić. To moja decyzja. Masz prawo nic nie mówić. Masz prawo umrzeć.
Ty, ale gdzie kłaki tego? Chcę zrobić z ciebie? Złoty pierścień, rozwór. Dobra, nieważne. To była moja decyzja, widzowie. Zabijcie go. Tak naprawdę zależało mi na podce. Gdybym o niej nie wiedział, to nie wiem, jakbym postąpił. Wiedźmin też by go zabił? IRL? Ciężko powiedzieć. W sensie książkowy. To zależy w sumie, nie wiem. Tak jak szmatę by go zabił. Strzygę zostawił. Czekaj, co ja mam teraz robić? Właśnie, muszę tamtej babie powiedzieć, że on nie żyje. Według mnie każdy potwór to zagrożenie. A, ja jej nie mogę chyba tego powiedzieć. Ona już wie. Wszedłem za 100 zł, obróciłem 5K. Mario, co ty w dupę piszesz? Zostaw to. Czekajcie, ja nie mogę tego questa oddać z tym wilkołakiem. Czy to już jest koniec? Bo tam było coś, że nieudane, ale nie mogę powiedzieć jej, że zabiłem go. Nie wiem, czy to nie jest to. A to jest to, nie? Idź do niej, no chcę pójść. Coś mi się tu nie podoba. Sprawdźmy piwnicę. O! Jeszcze nie koniec. Kryjówka wilkołaka Vincenta. Co on sobie myślał? Że jest superbohaterem? Chyba tak. Superbohater. Batman w Wiedźminie. Chyba Catman. Morbius. Ty, jestem ciekawy, co ona nam powie teraz. Trzeba pójść. Damy z liścia? Nie ma problemu, ją też zabijemy. Cyrus Engelkind Hemelfart dał na Golibordę 10 zł. Witam, dziękujemy za pokonanie wilkołaka Vincenta. Nie ma problemu, jestem wiedźminem. Zabójcą potworów. Ale zobaczymy, nie wiem czy jakoś... Nie wiem, czy jest jakiś filmik z tym wątkiem jego na YouTubie, ale jak jest, to możemy zobaczyć później. Pójdę jeszcze zobaczyć, zanim tego questa dokończę, do niej. Jestem ciekawy, że coś tu będzie. Zapiszę w tym miejscu, jak nic, to się wczyta, żeby nie biegać dwa razy. Nie, 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 nie. Ile tu jest gówna tu? Jest?
No idziemy do niej, idziemy zobaczyć. Wszystko zabijmy najlepiej? Nie no, gula nie zabiłem i wampirzyc. Ale elfy raz zabiłem. Właśnie się zastanawiam, czy to jakoś wpłynęło na grę, że zabiłem wtedy te elfy, czy nie. Raz zabiłem elfy, raz ludzi. Nie, dwa razy ludzi zabiłem. Gdzie to jest? Nie? Nie no, jakoś wpływa, bo tutaj są te wybory. Ma na dalsze questy i fabułę. Ile razy padłem w tej grze? Nie wiem, najwięcej chyba na początku gry padałem. Teraz się rzadko już pada bardzo. Zabije Yennefer? No nie, oczywiście, że nie. Nie wiem nawet, czy się da, ale... Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Po co ja bym zabijać Yennefer? Carmen dał na Golibordę 5 złotych. Ty świnio. Miałeś mu pomóc, a nie zaszlachtować. To był dobry człowiek. PS, byłeś słaby w łóżku, oddaj kartę. Ale to nawet nie od ciebie było. Pieprz się. Plus masz HIV-a. Wiem, bo jestem wiedźminiem i czuję takie rzeczy. Jednocześnie jestem odporny. Także twoje dni są policzone. XD. Idźmy zobaczyć, co u niej. No nie da się spieprzyć, o czym ty piszesz? Ile razy zamówić? Nie ma czegoś takiego jak bad ending. Zwłaszcza jak się gra pierwszy raz. No już tak nie padało. Słuchajcie, to tu? Ty, gdzie ona jest? Ty, zabiła się. Zabiła się? Jak myślicie? Nie ma czegoś takiego jak bad ending. Po to są wybory w grze właśnie, żeby grać tak jak się chce, nie? A nie tak jak Rock Alone powie: tu jest taki ending, tutaj jak zrobisz to, to robi się to na końcu, tutaj. Dobra. Pieprzenie. Ty! Oj, nie ma jej. Nie ma jej. Ona nie żyje. O, pogadam z kurtyzaną, bo one mogą coś wiedzieć. Tam na zewnątrz była. Rokalony to mój wnuczek. Wieści szybko się rozchodzą. Wiem, co zrobiłeś w banku. Nie pójdę z kimś, kto zaprzedał się jej winowi. A, one mnie nie lubią, bo jestem z elfami. To się nie dowiemy, czy ona żyje. Może ty? Wieści szybko się rozchodzą. Wiem, co zrobiłeś w banku. Ty no, wszyscy mnie nienawidzą za elfy. O co chodzi? Co za szmaty same. Czemu? Radzieckie elfy. Nie, to nie był bank tego, co napisałeś. Wal śmiał. Bywa. Uratowałem elfy. Znaczy się nie to, że uratowałem. Bez rozlewu krwi wykonałem tę quest.
Dałem im uciec kanałami. Prawda jest taka, że jakby Abigail, ta babka z pierwszego aktu, co mu ratowałeś, dropiła składnik na potkę, też by się zabił. Nie, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem o tych składnikach. Ocaliłoby ją to. Nie, bo... Właśnie, dobrze mi przypomniałeś, muszę tę potkę zrobić zaraz. Tylko questa dokończmy. Bo idźmy do Tris, tam zrobię. Interesujące. On nie zabił ludzi. To znaczy ja z nim razem zabiliśmy ludzi, ale tego zakonu, zakonników to mi nie żal. Siegfrieda mi jest żal, że w tym zakonie jest. Bo jest w porządku. No ale... A co ja zrobię? Cieszę się, że umiesz. Widzowie, robimy to. Widzowie, jeżeli w Wiedźminie 3 jest bardzo dużo wyborów, to musicie już się pogodzić z tym, że będą różne. Pijmy. Co działa? Teraz pytanie, które to było? To. Od północy do świtu. Czyli co? Teraz nocny gameplay już do końca gry chyba. Na to wychodzi. Gdybyś był streamerem, to stałbyś o tej porze dzisiaj z kosą w bramy i opieprzał studentów, co wracają z urodzin koleżanki. W Łodzi są takie drogi rozwoju. To. Idziemy do karczmy. Klasa łotrzyk, tak. No. Jak złe drzewko. Dobra, czekajcie, jeszcze zerknę do zbroi mistrza i może mu sprzedam śmieć. Chcesz? Mamy w ogóle prawie 5k znowu. Ty, on ma znowu ten sam pancerz. Na sel. Bez sensu. Po co się tak gapisz? Jest jeden build z internetu, tylko jego można. To prawda, to prawda. Od roku Alone dodaj. Na forum jeszcze dał. Na forum. Sprowadzisz na nas kłopoty. Laska jest bardzo mądra. Królewna wyrosła na pięknym. Ale nie wiem, czemu wygadaliście, że jak zobaczę kto to, to go nie zabije. Przecież ten chłop był nikim. Kto za tym. Jakby to Utalar, to bym nie poświęcił Talara za potkę, ale no w dupę. Zobowiązuje. Takiego kmiota? Tak. U Salamander znalazłem jakiś magiczny kamień. Interesujące. Lepiej pokaż go Triss, ona zna się na takich rzeczach. Sądziłem... Nie znam się na magii, Wiedźminie. Okej. Słuchajcie, Triss jest u siebie, nie? Gdzie była? Na górze? Czy ja byłem u niej? Tak. Gra wchodzenie, no niestety stara gierka. Niestety to prawda. No dlatego mówię, że to jest bardziej przygodówka niż ten. Jest jakiś rozwój postaci. Wpływa na grę, ale...
Ale nie no, gierka jest naprawdę dobra. Kurde, ten Wiedźmin jeden jest niesamowity. I fajnie w sumie, że tego, że robią remake, to przejdziemy wtedy w remake'u drogą ludzi. O, zapamiętajcie. Bo ja nie wiem, czy coś, znaczy... Ja nie idę tak całkowicie drogą elfów, bo czasem wybierałem coś innego, ale... Ale nie wiem, jak to do końca działa. Cieszę się, że umiesz zaopiekować się Alwinem. U Salamander znalazłem dziwny, magiczny kamień. Ciekawe. Pokaż mi go. Geralt, świetnie! To telekomunikator. Pozostawia magiczny ślad transferu. Możesz mówić prościej. Będziemy nikil, jestem Geralt. Tylko zwykłym wiedźminem. Jeśli będziemy mieli szczęście, po tym możemy wyśledzić, gdzie znajduje się kryjówka Salamandry. A zatem... Porozmawiamy o tym z Loivardenem na przyjęciu. Co? No ja pierdzielę. Pieprzona bieganina z punktu do punktu. Czekaj. Cieszę się. Możesz mi powiedzieć coś więcej o znalezionym w bazie Salamandry magicznym komunikatorze? Przede wszystkim umożliwia rozmowę na krótkim dystansie. Ktoś znający się na magii może wyciągnąć z niego wiele pożytecznych informacji. Jeśli Salamandry używały go do komunikacji z główną bazą, będę mogła ją zlokalizować. Krótki dystans, ciekawe. Mogłabyś sprawdzić ostatnią rozmowę? Bez problemu. Komunikator wysyłał sygnał do jednego z domów w Wyzimie. Zaznaczę ci na mapie. O! Geralt, jest coś, o czym nie wiem? Mam przeczucie. Sprawdzę i dam znać. Nie martw się. Dobrze. Uważaj na siebie. Do zobaczenia. Co za szczur? No właśnie nie wiem, o co w tym chodzi, bo myślałem, że tam jest wybór. Donosik zrobić na chłopa. I to zadanie chyba od pierwszego aktu mam. I nie znika, nie wiem, o co chodzi. Bo jest tam było napisane, że mam wybór donieść na Colemana. Tego NPC-ta. A to skam był, bo to się da tylko donieść, nic innego. Nie, nie, to się donosi do barmana. Ale... No chyba można musiał donieść, no bo nie znika mi ten quest, więc to nie ma wyboru. Ty, co? Ja myślałem, że on... Co ty pieprzysz, że on se tu siedzi? To jest dziwne. To mi się dziwne wydaje. Ty, jest po drugiej już. Dobra, pogadamy z nimi, starczy. Witaj ponownie, Wiedźminie. Witaj, Radowidzie. Tym razem nie dzieli nas magiczne lustro. Cieszę się, że zdołałeś namierzyć moją kryjówkę. Co, zabijamy króla? Triss Merigold maczała w tym palce, prawda? Znasz Triss? Nie osobiście, ale znam Filipę Eilhart, a to tak, jakbym znał wszystkie czarodziejki. W sumie tak. Kim jest Filippa? Filipa Eilhart jest jedną z najważniejszych postaci w Redanii. Zasiada w Radzie Regencyjnej, dopóki młody król nie osiągnie odpowiedniego wieku, by przejąć władzę. Przekupiła, omamiła lub zastraszyła połowę wpływowych osobistości Redanii. Dodatkowo jest członkinią Loży Czarodziejek, do której należy również twoja Triss. Czarodziejów nie przyjmują? O ile wiem, nie. Ale nie śmiej się. Każda z tych kobiet uważa, że ma prawo decydować o losach świata. Skoro tak mówisz... Nie lekceważyłbym czarodziejek. Są piękne, mądre i pomocne. Ale to tylko pozory. Jeszcze się z nimi rozprawię. Jedyne, co przemawia na korzyść twojej znajomej czarodziejki, to fakt, że już kiedyś zdradziła przyjaciółki. Nie ufam jej. Można powiedzieć, że wykorzystujemy się nawzajem. Nie no, powiedzmy, że jej ufam. Wujka? No nie, no bo Triss się zorientuje, co powiedziałem, jest dead. Znaczy ja nie lubię za bardzo Triss, ale no...
Co, brać to, co uważam, że dwójkę? Szczerze wziąłbym tą dwójkę, ale no bez sensu chyba. Nie no, jak legal? Ja już mam stris. Nie wiem, co tu ma za znaczenie, co... Znaczy... Dobra, powiedzmy, że ufam. Ufam, Triss. Przypomnisz sobie jeszcze moje słowa. A, masz rad. A to Luj. Kim jest Filip? Filip Przekczaro. O ile skoro nie lekce jedy... Ufam. Przypomnisz sobie... A, nie mogę zmienić. Masz do mnie sprawę? Zauważyłeś, że w Wyzimie pojawiły się ostatnio dziwne edykty? Obiło mi się coś o uszy. No cóż, na tych edyktach znajduje się królewska pieczęć, ale zachodzi podejrzenie, że są sfałszowane. Powiedz coś więcej. Talar mówił prawdę. Foltest wcale nie podpisał tych edyktów. Jego podpis wygląda inaczej. Znasz Talara? Oczywiście. Byłbym kretynem, gdybym nie znał szefa wywiadu ościennego. To jest gej? Czyli stan wyjątkowy nie jest dziełem Foltesta. Nie. Myślę, że powinienem go o tym powiadomić. Co cię łączy z Addą? Chciałem ją nakłonić do ślubu z królem Redanii. Taki mariaż byłby korzystny dla obu państw. Dzięki pomocy Foltesta król Redanii mógłby wreszcie pozbyć się pasożytów i zacząć normalnie rządzić. Temeria zyskałaby zaś wsparcie w walce z wiewiórkami. O rozwoju handlu nie wspomnę. Do tego połączone siły obu monarchii byłyby w stanie przeciwstawić Talara? Się rosnącej no tak. potędze zakonów Karta rycerskich, czcicieli wiecznego ognia, coraz silniejszych gildii kupieckich i cechów rzemieślniczych, co więcej... Wystarczy, przekonałeś mnie. Niestety nie jestem księżniczką Addą. A ty, Wiedźminie, co sądzisz o foltestowej córce? O co konkretnie Mam pytasz? Mam z nią kartę. Pytam cię jako eksperta od potworów. Adda była strzygą, odczarowałeś ją. Owszem. Czy będzie mogła mieć dzieci? Nie widzę przeszkód. Normalne, zdrowe, ludzkie dzieci? Tak mi się wydaje. Ale byłoby dobrze, gdyby któryś z wiedzących rzucił na nią okiem. Dziękuję, Wiedźminie. To dla mnie ważne. Chciałbym, żeby ta rozmowa została między nami. Jeszcze jedno. Wiem, że Adda jest tobą zafascynowana. Mam nadzieję, że nie będziesz próbował pokrzyżować planów dynastycznych Redanii. Dziecko nie będzie siwa. Królu. Nie gdyby będę mogło być. Kiedy się zorientowałeś? Ty, no jest procent szansy. Twoi ludzie patrzyli na ciebie w dziwny sposób, kiedy mówiłeś o Redanii i Addzie. Jeśli będziesz kiedyś w Redanii, odwiedź dwór królewski. Bywaj, Wiedźminie. No nie, bywaj, nie, król. Nie, jak bywaj, gadam? Królu, bo cię za... Wiedźminie? Kim jesteś? I nie chodzi mi o twoje imię. Zaraz zobacz. Dobre pytanie. Niestety to skomplikowana sprawa. Wychowałem się na dworze królewskim Redanii. Mój ojciec został zamordowany w trakcie wojny z Nilfgaardem. Odkąd przestałem się interesować zabawkami, próbuję odzyskać swoje dziedzictwo, znaleźć morderców ojca i zaprowadzić porządek na włościach. Niestety otaczają mnie sprzedajni zdrajcy, czarodziejki nimfomanki cierpiące na przerost ambicji i niewyżyci kapłani wiecznego ognia. Zdążyłem się zorientować, że te czyli klasyczny Wiedźmin. Podobnie. Nie wątpię. Nic tak nie przyciąga skurwysynów jak władza. Nie no, mega dobra ta gra, no chłopie, no co tu dużo gadać. Ta gra jest za dobra. Co? Ta gra jest za dobra, widzowie. Że gram w nią pierwszy raz, a wyszła... Ile? 16 lat? Nie. Ile lat temu to wyszło? Z którego to jest? Czy więcej, czy mniej? Nie, nie, no starczy, jutro odpalę o tej samej. Dobra, no. Chyba wygląda, że to jest końcówka trzeciego aktu, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, o co tu chodzi z tym. Napiłbym się. Chyba koniec tego. Nie wiem ile... A, ile jest aktów mogę sprawdzić. My jesteśmy na tym. Czwarty, piąty i epilog. Tak, usunę te save'y jeszcze. No kurde, bardzo dobra gierka, bardzo. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!
Mamy szansę!